Dzisiaj liturgia słowa daje nam psalm numer 102, gdzie psalmista w trybie przyszłym mówi sobie, ale mówi też swoim współwiernym wyznawcom, że być może teraz nie jesteśmy w najlepszej kondycji, być może teraz nam się po ludzku nie układa i być może jesteśmy dalej od Pana Boga z jakichś powodów, ale nasz punkt docelowy to jest bycie blisko Niego i to jest szczęście, które Bóg chce nam zapewnić, jeśli będziemy Mu wierni. Wiemy, że ten psalm może być śpiewany i był śpiewany przez Izraelitów, którzy czuli, że niewola babilońska była jednak odpowiedzią Pana Boga na ich grzechy, na ich odejście od Niego i mieli świadomość tego, że muszą wykonać jakiś gest w kierunku Pana Boga, żeby Pan Bóg odmienił ich los. I ten psalm jest takim psalmem nadziei. Panie Boże, wiem, że Ty chcesz nam błogosławić, chcesz, żeby nam się powodziło w życiu, żebyśmy byli szczęśliwi. I Ty wiesz, co jest tym szczęściem. Więc nawet jeśli teraz jeszcze do końca tego nie pojmujemy, jeszcze do końca nie mamy siły czy chęci do tego, żeby oddać się Tobie całe, to wiemy, że Ty chcesz nam błogosławić i że nasza przyszłość jest ukryta w Tobie. Ale trzeba dokonać wyboru, trzeba wykonać pewną pracę i nawet jeśli teraz jest źle, to Panie Boże, daj mi doświadczyć, przejść przez trudy do tego pełnego chwalenia Ciebie, bycia przy Tobie, do wierności Tobie, Twoim przykazaniom, Twojemu Słowu, ponieważ przyszłość nasza, jeśli będzie w Tobie ukryta, to będzie szczęśliwa.